Nazywam się Stanisław Marduła, a lutnikiem jestem, chcąc być szczerym, od urodzenia, ale to nie jest do końca tak, że od razu robiłem skrzypce, natomiast urodziłem się w rodzinie lutniczej. Mój ojciec Franciszek prowadził pracownię lutniczą do końca swego życia, z którym pracowałem do 2007 roku. A lutnikiem chyba trzeba byłoby powiedzieć, że tak sam siebie oceniam, że jestem od czasu skończenia szkoły średniej, czyli od 1972 roku. Wychowałem się w rodzinie lutniczej i lutnictwo, instrumenty, budowa instrumentów i związany z tym cały świat było codziennością, więc nie wyobrażałem sobie, żeby ja, wychodząc z takiej tradycyjnej pracowni lutniczej i z pracowni o takich tradycjach, nie byłbym lutnikiem. Mając 15 lat rozpocząłem naukę w Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu, którą skończyłem w 1977 roku. Studiowałem technologię drewna na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po skończeniu studiów rozpocząłem praktykę u ojca w tej pracowni tutaj mistrzowską, gdzie w ciągu 2 lat, pracując zawodowo jako technolog drewna i popołudniami jako czeladnik lutniczy czy uczeń lutniczy, nabywałem umiejętności i doświadczenia, zostając w 1979 roku członkiem Związku Polskich Artystów Lutników, i tą datę w pewnym sensie uznaję też za taki drugi początek już zawodowego kontaktu czy zawodowej pasji lutniczej. Kiedyś pracownia lutnicza za moich młodych, dziecięcych lat i tych młodzieńczych, chłopięcych, to była instytucja kultury. To było miejsce, w którym spotykali się lutnicy, muzycy, muzykanci ludowi, amatorzy, profesjonaliści. Przez tą pracownię przechodziły, jak przez inne tego typu pracownie w Polsce, rodziny Niewczyków czy rodziny Świrków w Krakowie, czy przez w Katowicach, czy przez pracownię pana Kubasa w Krakowie. To były miejsca, gdzie rzeczy autentycznie tworzyła się sztuka budowy instrumentów, sztuka wydobywania dźwięku, konstruowania tego dźwięku. Częstymi gośćmi w tym czasie w tych pracowniach, które wymieniłem, byli najwybitniejsi czy najwybitniejsze postacie polskiej i nie tylko polskiej wiolinistyki. Pani profesor Dubiska, jak pani profesor Wiłkomirska, jak pani profesor Umińska, jak profesor Wroński. Możliwość poznawania tu u ojca w pracowni właśnie tych wielkich i również lutników, jakim byli panowie Świrek, Kubas, Bielański, Karolkowski, Pruszak czy wielu, wielu innych, to było to, czego nikt nie jest mi w stanie zabrać. Jak wspominałem, uczęszczałem, uczyłem się i skończyłem Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych. Była to szkoła, która powstała w 1959 roku po zlikwidowaniu przez ówczesną dyrekcję szkoły w Zakopanem, zlikwidowany dział lutniczy został w liceum plastycznym. Ojciec przeniósł szkołę do Nowego Targu. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dyrektora miejscowej szkoły muzycznej, pana Mariana Potkanowicza. Szkoła istniała 16 lat, bo w 1975 roku znowu ją zamknięto i żeby, jak to się mówi, historia kołem się toczy, przyszedł taki czas, że szkoła wróciła z powrotem na swoje miejsce, czyli do liceum plastycznego w Zakopanem.
Ale te 16 lat szkoły nowotarskiej to jest szczególny czas dla polskiego lutnictwa, dla polskiej sztuki lutniczej, bo to był okres, w którym wykształciła się w zasadzie czołówka lutnictwa polskiego drugiej połowy, może nawet bym powiedział trzeciej ćwierci XX wieku, jeżeli chodzi o lutnictwo w Polsce. Naszymi nauczycielami byli absolwenci zakopiańskiej szkoły, pan Jan Łacek, jedyny żyjący jeszcze z tych nauczycieli, Andrzej Janik, Józef Bartoszek, Andrzej Bachleda i ojciec, który wykształcił tu w Zakopanem, wypuścił ze szkoły tychże młodych ludzi. Później odbyli staż lutniczy u ojca w pracowni i później zostali nie tylko moimi, ale nauczycielami tej naszej całej grupy lutniczej, która kończyła dziewcząt i chłopców, którzy kończyli szkołę w Nowym Targu. Akurat byłem w specyficznej sytuacji, że oni dla mnie bezpośrednio to byli starszymi kolegami, bo ja ich doskonale znałem i pamiętałem z okresu, kiedy oni do szkoły chodzili w Zakopanem, a ja do tej szkoły jako młody chłopak, 5, 6 czy 7-letni, przychodziłem do ojca na zajęcia. No i jak to mały Staś przyszedł na warsztaty, no to się zajmowały nim ciocie, wujkowie. Zamiast robić to mieli inne zajęcia. Troszeczkę było mi na początku trudno przestawić się z układów, byłem z nimi wszystkimi na ty. I tu nagle zderzenie, szkoła średnia, forma, panie profesorze. Ale oczywiście nie śmiałem im mówić w szkole, czy Władek, czy Andrzej, czy Jasiu, mówiłem panie profesorze, ale prywatnie nadal żeśmy byli na starych układach. Sama atmosfera szkoły i specyfika szkoły, którą nadawał ojciec, kierując tym wszystkim ręką, powiedzmy sobie, bardzo nie ciężką, ale zdecydowaną. I będąc absolutnym autorytetem już w tym czasie, jeżeli chodzi o lutnictwo, jego niedawni uczniowie, a teraz już koledzy z pracy, mieli wielki szacunek i wykonywali swoją pracę naprawdę perfekcyjnie. To, czego myśmy się mogli w Nowym Targu nauczyć, to nie było możliwości nauczenia się tego ani w Zakopanem przed wyrzuceniem, ani później w Zakopanem po powrocie. Poza tym, że mieliśmy normalne ćwiczenia warsztatowe, tak zwane warsztatowe, czyli specjalizację tą lutniczą, mieliśmy technologię lutniczą, historię sztuki lutniczej, graliśmy, musieliśmy się uczyć grać na wszystkich instrumentach strunowych, tych najbardziej powszechnych, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara i mandolina. I nie było, że boli. Atmosfera była rzeczywiście niesamowita, nie tylko dlatego, że mieliśmy wspaniałych pedagogów, nauczycieli, zarówno tych artystycznych, jak i również teoretycznych, bo były to postacie często już w wieku przedemerytalnym, będące jeszcze mającymi praktykę jeszcze sprzed wojny. To naprawdę dzisiaj się mówi, mnie uczyli jeszcze przedwojenni nauczyciele. Jeszcze się na kilku takich nauczycieli załapaliśmy. Moi starsi koledzy, tak jak profesor Łapa, czy profesor Krupa, czy Jasiu Pawlikowski, jeszcze się załapali na większą grupę tych nauczycieli, bo oni są starsi, gdzie myśmy mogli poczuć też właśnie taką atmosferę szkoły przedwojennej. Trochę innej niż szkoła dzisiejsza, z innymi wymogami. Szkoły, która szanowała zarówno uczeń musiał szanować nauczyciela, ale i uczeń był szanowany przez nauczyciela. Nie pamiętam takiej przerwy długiej, żeby
na długiej przerwie nie grały minimum jakieś dwa bendy, zespoły, zespoliki. Nie zawsze byliśmy doceniani przez nauczycieli i czasem byliśmy przeganiani, że zarobimy za dużo hałasu, ale dość tutaj powiedzieć, że zespół, który stworzony był w szkole, nazywał się Viola, w którym grał również kolega Michał Więckowski z Warszawy, też pierwszorzędny, znakomity lutnik nasz współczesny. W tym zespole zaczynał swoją karierę muzyczną Janusz Stokłosa. Ojciec nigdy nie był przeciwny tym graniom, nawet troszeczkę strofował nauczycieli niektórych, że a niechże grają lepiej, nie grają, niż mają iść nad Dunajec i robić co innego. No. A że szkoła była w bardzo specyficznym miejscu, w takim baraku po niemieckim, koło szkoły, za szkołą numer 1 czy numer 2, koło starego kościoła nad Dunajcem, to jeszcze z jednej strony dodawało uroku, z drugiej strony no, robiło z nas wszystkich lutników jeszcze większych egzotów, niż żeśmy byli, no bo już jak ktoś chodził do lutnika w Nowym Targu, to jest podobnie jak do Plastusia w Zakopanem. To już musiał być nieźle przekręcony na drugą stronę. Mój ojciec nie tylko dla mnie, ale dla całego środowiska lutniczego w Polsce, nie tylko w Polsce, był wzorem pedagoga. Miał niesamowite umiejętności i dar przekazywania swojej wiedzy. Robił to z niesłychanym spokojem, wytrwałością. Ojciec był autentycznym takim nauczycielem. Ja zostałem nauczycielem w pewnym sensie z przymusu i w życiu bym wtedy, 40 lat temu, nie pomyślał, że będę nauczycielem lutnictwa. Zostałem do tego dość brutalnie zmuszony, ale gdybym miał dzisiaj wybrać drugi raz, to bym się nie zastanawiał ani pół sekundy, żeby tą sytuację zmienić na inną. Nasza pracownia jest o tyle specyficzna w kontekście innych pracowni lutniczych w Polsce, że nie tylko i nie wyłącznie zajmowała się i zajmuje się my jako lutnicy zajmujemy się budową instrumentów i czystym lutnictwem. Bo ojciec z wykształcenia był stolarzem. Zaczął budować instrumenty, bo stwierdził, że już w stolarce, w meblarstwie wszystkiego się nauczył. Nie ma dla niego żadnych rzeczy już, których by nie mógł wykonać. Zaczął budować instrumenty. I mając lat 80 parę, stwierdził, że to on już w sumie wszystkiego się w tym lutnictwie nauczył, on już wszystko w tym lutnictwie wie, a dobrze by było, za namową zresztą mojej żony Alicji, która również jest lutnikiem, mówi, bo żona mu podpowiedziała, może tata, może byś wrócił do mebli. I był to naprawdę taki młodzieńczy zryw, no tak mówię, mając już 85 czy 6 lat, wrócił do budowy, do konstruowania mebli, klasycznych mebli podhalańskich, takich jak się nauczył u swojego ojca w pracowni. I powstało naprawdę wiele, wiele obiektów niepowtarzalnych, których jednocześnie i ojciec, i żona na zmianę byli projektantami. Ojciec był wykonawcą. Ja się wiele nauczyłem, bo wiele tych mebli, przy wielu tych meblach pomagałem jako taki, no, przynieś, wynieś, pozamiataj. Absolutnie nie ten najważniejszy mistrz, nawet nie uczeń, tylko taki początkujący czeladnik do zamiatania wiórów. Ale to mi naprawdę dało też wiele jako lutnikowi, no, opanowania innych typów narzędzi, snycerki, zdobienia itd. Stąd też ta pracownia
była i jest pracownią otwartą, bo do nas dzisiaj nie przychodzą też tylko muzycy, ale przychodzą ludzie związani właśnie z tradycją mebla podhalańskiego, z meblem witkiewiczowskim, czy Barabasza, czy Wojciecha Brzegi, który zresztą, jeżeli chodzi o Wojciecha Brzegę, był kolegą z klasy mojego dziadka, który założył pracownię meblarską no już grubo ponad 100 lat temu. Przenikanie się tych dwóch pasji, tych dwóch zawodów uważam za absolutnie naturalne. Podobnie jak, no nie chciałbym mówić jak w renesansie, ale tak to było w pracowniach w wieku XVI czy XVII, nawet jeszcze w wieku XVIII, że to nie były tylko, później zrobiono z tego manufaktury, fabryki, czyli zajmujące się tylko oczywiście w sensie dosłownym budową instrumentów. W latach 60-tych ubiegłego wieku został stworzony przez ojca, wypracowany tak styl szkoły podhalańskiej. Oczywiście było to założenie stylistyczne bazujące na szkolnictwie podhalańskim, co w sztuce szkoła niekoniecznie znaczy szkoła fizyczna. Jest to charakterystyczne żłobienie, rzeźbienie ślimaka, dość ostre, zdecydowanie formowane sklepienia przy wklęsce z ostrymi z brzegami, to znaczy z ostrymi, z wyraźnym takim grzbietem na brzegu, zresztą sugerującym trochę rozwiązania starowłoskie. Również sam kształt sklepień pełnych, nie takich kurzych piersi, bardzo mocno wypuklonych, a jednocześnie daleko wychodzących, wypłaszczonych części w policzkach górnych i dolnych. Później to miało wpływ po powstaniu Szkolnictwa Poznańskiego i Szkoły Lutnictwa na Akademii Muzycznej. Przerodziło się to w polską sztukę, szkołę lutniczą drugiej połowy czy końca XX wieku, gdzie sporo mimo wszystko lutników do dzisiaj stosuje te rozwiązania stylistyczne, które tutaj ojciec wprowadził. To wzięło się właśnie z rzeźby tu naszej podhalańskiej, która w oryginalnym czystej, w oryginalnej czystej formie wcale nie jest głęboka, nie jest masywna, a jest bardzo plastyczna. To chodzi o, głównie o sposoby prowadzenia dłuta, o formowanie zarówno łuków wewnętrznych, jak i łuków zewnętrznych, o specyficzny sposób wydobywania gry światła na instrumencie. Żeby coś stworzyć własnego, trzeba mieć bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o robotę, wiedzę i umiejętność kojarzenia doświadczenia manualnego z tym, co widziałem, przełożyć to na sposób myślenia teraz swój i wprowadzić w to do instrumentu. Ja nie zapomnę, jak jeszcze w latach 80. zeszłego wieku wprowadziłem takie rozwiązanie stylistyczne dotyczące opracowania tu przejścia komory kołkowej w ślimak. Tradycyjnie jest to żłobione do środka łukiem wewnętrznym. Ja zrobiłem łuk zewnętrzny, lekko uwypuklając tą płaszczyznę. I też tak mi mówili na początku, no ale chłopie, to przecież, no ale to tak się nie robi. Ja mówię, no ale powiedzcie mi, co to znaczy tak się nie robi? No bo nikt tak do tej pory nie robił. No ale ja tak robię. No ale jak, ale tak Stradivari nie robił. Ja mówię, no kochani. To była zmiana stylistyczna, no dzisiaj praktycznie niezauważalna. Ja mówię, ale pomyślcie sobie i zwłaszcza jedną rzecz, że gdyby Stradivari dzisiaj żył, a my byśmy żyli 300 lat wcześniej,
to Stradivari by też nie powiedział, że nie można zrobić inaczej, bo i Ksiński, i Igrekowski 300 lat temu tak robili i ja muszę robić tak samo, tylko by szukał swoich własnych rozwiązań. Popatrzcie, przeanalizujcie szczegółowo instrumenty wielkich mistrzów XVIII, XVII czy XVIII wieku. Tam nie ma powtórek. Tam każdy instrument jest inny. Oczywiście dla przeciętnego zjadacza chleba to jest skrzypce i skrzypce. Ale dla was, dla lutników, to nie są tylko skrzypce, tylko to jest dzieło, które niesie w sobie jakiś przekaz, jakąś ideę, jakąś myśl. W 96 roku, jak popełniłem pierwszą altówkę na modelu Polonia Nowa, czyli z modelu poprzednim, jak ten, niesymetrycznym kształcie i takich połamanych, ktoś by powiedział, konturach, no to wtedy odżegnano mnie połowa, bo seminarium, nie zapomnę jak dzisiaj w Czarsztynie, i połowa moich szanownych kolegów stwierdziła, że jest to całkowita kpina z lutnictwa, że no, nie umiesz robić, to wykombinujesz coś takiego. A druga połowa powiedziała, no dopuszczalne, ale ja tak robił nie będę. W dyskusji zaczęliśmy rozmawiać na tym, ale po co, na co tego? No przecież to żaden problem zrobić takie skrzypce, ja mówię, czy altówkę. To weź i zrób. No wiesz, ale to trzeba umieć. No i tu się teraz rozbija cała sprawa tego tworzenia. No niestety, trzeba umieć, trzeba się tego nauczyć. Trzeba nie przespać jedną, drugą, trzecią, czy dziesiątą, czy dwudziestą noc. Ja od projektu, który wykonałem w 86 roku, do realizacji, czyli do 96 roku, minęło 10 lat, gdzie biłem się z myślami, czy to już jest moment taki, że mi ktoś nie powie właśnie, ty nie potrafisz dobrze zrobić, to robisz coś takiego. Byłem już dobrze okrzepłym lutnikiem, nie bałem się tego, że ktoś mi powie, no chłopie, ale ty nie potrafisz robić. Więc mogłem popełnić właśnie szaleństwo i zrobić własny model. Praktycznie w 91 roku, później już, jeżeli mówimy o tej stylistyce, przestałem robić w ogóle na modelach klasycznych. Stworzyłem swój klasycyzujący model Juhansy 2, inspirowany zresztą instrumentem ojca z 55 roku. A praktycznie od 94 roku nie wykonałem żadnego instrumentu o klasycznych kształtach. Robię tylko, wykonuję, buduję instrumenty na własnych przemyśleniach stylistycznych, czego tu właśnie efektem jest ta Polonia Nowa 2, jeszcze nieskończona. Tu chciałbym zaprezentować instrumenty, o których mówiłem, czyli jeden z ostatnich instrumentów budowanych na tak zwanej formie klasycznej, opartych na formie klasycznej, czyli Juhansy 2. Dość charakterystyczną formą tego akurat instrumentu jest mocno wydłużona forma, to znaczy długość płyty jest troszeczkę większa niż w standardzie, ma 364 mm, natomiast zdecydowanie zwężone są zarówno górne, dolne, jak i górne partie i wydłużona jest talia, albo mówiąc popularnie C. Projektowałem go inspirując się instrumentami Stradivariego, określanymi jako forma allonge, czyli wydłużony, ale również instrumentem ojca z 55 roku, Juhansy, który robił na konkurs, pierwszy konkurs lutniczy w Warszawie. Modyfikacją również zostały poddane efy, takie leciutkie podcięcia, jakby malutkie tam języczki, czy dzióbki, czy pazurki w dolnych oczkach.
I zdecydowana zmiana nastąpiła w stylistyce Ślimaka, gdzie Ślimak praktycznie rzecz biorąc do końca pierwszego zwoju jest właśnie wypukły. Ten instrument i jeszcze jeden, który jest w moim posiadaniu, to są instrumenty ostatnie, które robiłem na modelu klasycznym i później przeszedłem na model już zupełnie współczesny, na model Polonia Nowa, składając hołd nazwie. Dlaczego Polonia Nowa? Panufnik, Tomasz Panufnik, jeden z najwybitniejszych lutników końca XIX, początku XX wieku, popełnił w swoim życiu model Polonia, który był czystą secesją. Te instrumenty znajdują się w kolekcji instrumentów w Spalu w Warszawie. Był to instrument, są to instrumenty o kształcie symetrycznym, ale bardzo daleko idące, odchodzące, nie idące, odchodzące od modelu klasycznego. Pomyślałem sobie, że projektując ten model w 1986 roku, że chciałbym właśnie oddać hołd i Panufnikowi, i całemu lutnictwu początku XX wieku, bo było to w tym momencie bardzo odważne przedsięwzięcie Panufnika. Praktycznie w Europie nikt nie budował tego typu instrumentów odchodzących od klasycznych kształtów. Stąd też postanowiłem nazwać ten instrument Polonia Nowa. Po śmierci ojca opracowałem nowy model Polonii Nowej 2. No jest zdecydowana różnica w kształcie. Są pewne elementy zachowane z instrumentu tego klasycznego Polonii Nowej, ale jest część konturu, która jest zupełnie zmieniona. W czasie realizacji koncertów czy gry muzyka na instrumencie no, w normalnej pozycji, to wszystko tutaj po prostu odpowiednio chodzi. To światło się łamie tak, jak się powinno łamać, czy tak, jak ja chcę, jakby się łamało, podkreślając zarówno rzeźbę formy sklepienia, czy sam materiał, jego rysunek, usłojenie itd., itd. Moje założenie od razu było takie, że ten instrument musi brzmieć jak skrzypce, bo jeżeli nie będzie brzmiał, no to trzeba byłoby po prostu nazwać go zupełnie inaczej, a nie skrzypce. Żeby dojść do tej formy, żeby to brzmiało jak skrzypce, to jest dopiero cały problem i tu jest pies pogrzebany, albo cały widz polega na tym, żeby tak skonstruować to pudło, które rezonuje potem i z którego wydobają się dźwięki, żeby było tak zrobione, żeby do tego służyło. Bo wcale nie jest powiedziane, że tylko ten klasyczny kształt jest kształtem optymalnym. Gdybyśmy rozpatrywali zupełnie teoretycznie, to te rzeczy tutaj, czyli narożniki, i zostawili samą ósemkę, to byłoby to samo. Te elementy nie wpływają w żadnym stopniu na akustykę, na wybrzmiewanie, na jakość dźwięku. Są jedynie tylko elementami ozdobnymi. To jest konstrukcyjnie to samo, co instrument klasyczny. Tylko, że sama forma jako taka jest troszeczkę zmieniona. Ale żeby dojść do tych kształtów i do tej formy w instrumencie niesymetrycznym, no trzeba po prostu trochę chleba zjeść lutniczego i trochę trzeba mieć świadomości, jak wygląda mechanika instrumentu cała. Jak się rozkładają poszczególne siły, jak rozkładają się napięcia, naprężenia. Nie mając wiedzy na ten temat, no to będzie naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. Każdy instrument dobry, który się ma w rękach albo który można oglądać, jest wielkim przeżyciem estetycznym i zawodowym. Na pewno takim przeżyciem
bardzo, bardzo dużym, które do dzisiaj pamiętam i nie zapomnę do końca życia, mogliśmy pojechać do Moskwy i oglądać te instrumenty. Mieliśmy w rękach oryginalne Stradivariusy, Amatiego, instrumenty Guarnelliego i wielu, wielu, ja mówię tylko te nazwiska największe, ale ta państwowa kolekcja rzeczywiście obfitowała w wielkie nazwiska, wielkie instrumenty. Było to dla nas, jako dla lutników, niesamowite przeżycie, bo to nie było lizanie cukierka przez papierek czy przez szybkę, tylko to można było wziąć w rękę. No niestety jest taka, no może nie wada, ale taka zaleta, no może, albo trudność w ocenie instrumentów, że lutnik jak nie dotknie, to do końca nie wie. Niejednokrotnie można się spotkać z taką sytuacją, że jak rozmawia dwóch lutników i jeden z nich, czy obydwoje mają instrumenty, rozmawiają ze sobą tak jak ja patrzę teraz w obiektyw, ale oni tak mają ten instrument i tak sobie, powiedzmy sobie, no nie chcę mówić, obmacują, ale dotykają i im nie trzeba oczu do tego. Aha, to już wiem, dobrze. I odkładają wiedzą i to zostaje w głowie. Więc jeżeli my mieliśmy wtedy możliwość wzięcia do rąk instrumenty autentyczne, to było rzeczywiście coś wielkiego, pięknego. To było przeżycie, którego się nie zapomina, ale dla mnie osobiście takim instrumentem, który jest instrumentem, symbolem w pewnym sensie twórczości ojca, to jest instrument, który zbudował w czasie pobytu w obozie jenieckim w Niemczech. Za tego typu czynność można było iść pod mur i już więcej spod tego muru nie wrócić. Jakim prawem, miał prawem jeniec wojenny, więzień, mieć narzędzie czy nóż, no to przecież to było niedopuszczalne. No, ojciec taki instrument wykonał w 40 roku w Milbergu, jak był na Łużycach i ten instrument jest w naszym posiadaniu i to stanowi jakąś taką naszą relikwię rodzinną, że mimo tych trudnych czasów, trudnych, jakie musiały być trudności, żeby nikt go nie nakrył z tą robotą nietypową i nielegalną. Ale z kolei jak ojciec opowiadał o tym instrumencie, to mówi, że było to dla niego niesamowite przeżycie, jak skończył ten instrument, zupełnie z pamięci, bez żadnych szablonów. To co pamiętał, no więc dla mnie jest to też ewenement zbudować skrzypce zupełnie z pamięci, czyli musiał mieć już bardzo duże doświadczenie, że się zgadzały proporcje i wszystko. I mówi ojciec, jak skończył ten instrument w kwietniu, zbliżało się święto 3 maja, jeden z kolegów potrafił grać na skrzypcach i zagrał hymn polski i mówi, wtedy wszystkim łzy popłynęły z oczu. I ja też nie jestem, jak to się mówi, jestem pod, jak mówię to no, robi to na mnie duże wrażenie i zmienia mi się nastrój, że mówi, Marduła, to twoje dzieło, mówi, jak zobaczyłem tych chłopaków, którzy płaczą, i śpiewając, płacząc, śpiewają hymn za drutami, no to mówi, to była największa zapłata i największa radość, jaką mogłem im sprawić i oni mnie. Drugim instrumentem takim, który cenię niesamowicie, to jest również instrument mojego ojca. No, może jestem monotematyczny, ale to jest instrument, który ojciec nie skończył, bo zmarł. Zaczął go lakierować, mając 98 lat, a zmarł mając 98,5. W historii powszechnej, historii lutnictwa do tej pory uznawany za najbardziej płodnego i najdłużej budującego lutnika, był uważany Stradivarius, z którego instrumenty są
zachowane z 92 i kawałek życia, zresztą datowane, wykonane w 92, ani i tak tam było i połowa, a w 90, ojciec mając 92 lata, no to ho, 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 to jeszcze na ryby jeździł. Był sportowcem przedwojennym i powojennym, więc był dobrze fizycznie ukształtowany, był mocnym człowiekiem, ale na pewno też i mocnym psychicznie, co nie denerwował się. Ja się nieraz wściekałem nieziemsko, a ojciec tak patrzył na mnie, patrzył, mówi: i co, nagadałeś się już? To się teraz weź do roboty, bo nie ma czasu. I to go chyba trzymało przy życiu. Zresztą jak powiedział jego chrzestny ojciec Jan Kasprowicz, jak ojciec się urodził, to był bardzo słabym i wątłym dzieckiem, a wielki Jan nasz, mieszkał zresztą u dziadków, powiedział dziadkowi mojemu, czyli ojcu mojego ojca Józefowi, powiedział: Józefie, wy się nic nie martwcie, bo to będzie najtwardszy syn z waszej rodziny. I tak się stało, przeżył wszystkich. I ciotki, nie ciotki, był najdłużej żyjącym spośród dziesięciorga rodzeństwa, które żyło. I takiego chyba my go wszyscy pamiętamy się. Ojciec przewija cały czas przez tą, w czasie rozmowy, ale to nie jest tak, żeby to chwalić, bo to jest chwalenie się, że ja miałem takiego ojca. Ja jestem dumny, ja jestem szczęśliwy, że miałem właśnie takiego. To był człowiek, od którego nigdy nie usłyszeliśmy złego słowa. I taki był, i tego nas uczył, szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla pracy, poświęcenia tej pracy dla rodziny, dzieci, żony i w ogóle, i miejsca, gdzie się mieszka. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, że nie pracowałbym ponad 30 lat z ojcem, po którego śmierci praktycznie rzecz biorąc 7 lat nie robiłem nic. Wchodziłem do pracowni, oczywiście pracowałem w szkole, ale w pracowni nie robiłem nic. Był to taki okres bardzo długi, uważam, wyciszenia, przyzwyczajenia się do tego, że bo ojciec siedział na tym miejscu, gdzie ja teraz siedzę, ja siedziałem tam obok. I jak ja przyjdę i jak ja będę mógł usiąść przy tym warsztacie, no przecież to jest miejsce ojca. No ale powolutku to wszystko się jakoś w głowie poukładało, że zasiadłem przy tym miejscu, przy którym ojciec pracował, ale ja wiem i mam tą świadomość i czuję, że z tyłu tam gdzieś ojciec jest cały czas i jak mam jakiś problem, to powiedzmy sobie, biorę jakiś tam element, czy główkę, czy korpus, czy płyty i no tak, tata, co ty byś na to powiedział? Aha, tak, no masz rację. I to jest dobre, że nie, mimo, że jestem sam fizycznie, to i tak nie jestem sam. Zresztą są wszyscy ci, którzy tu byli, bo to w głowie zostaje do końca życia. Te wspomnienia i niesamowite chwile, wieczory, nie wieczory, normalne dni, wzloty, upadki w sensie lutniczym, czyli no jakieś porażki, że coś nie wyszło, ale zawsze miałem właśnie ojca i mam go dzisiaj za plecami, który mówił: nie bój się, wszystko da się naprawić. To jest wszystko po to, żebyś następnym razem nie popełnił tego błędu i żeby było lepiej. I to myślę, że udało mi się parunastu czy paru dziesięciu młodym absolwentom ze szkoły, z naszej zakopiańskiej, przekazać. Gdybym nie był nauczycielem, również nie popełniałbym tych
rzeczy, które robię do chwili obecnej, czyli projektowanie nowych modeli, konstruowanie nowych form instrumentów, skrzypiec czy altówek, czy wiolonczel, otwieranie się na nowości, a nie tylko jakieś bałwochwalcze zapatrzenie w klasykę, którą tym bardziej teraz doceniam jako lutnik, tworząc i budując własne modele. Łatwiej mi jest zrozumieć starych mistrzów kremońskich, niemieckich czy francuskich, oglądając ich autentyczne instrumenty, tworząc swoje, znając proces budowy i tworzenia, projektowania instrumentu, mogę łatwiej nadążyć i zrozumieć, co oni chcieli w swoich pracach zawrzeć i co ich intrygowało, bo są to rzeczywiście przepiękne dzieła sztuki lutniczej, no ale życie nie lubi zastoju i postoju i życie musi iść do przodu. Człowiek jest stworzony do kreacji, po to go Pan Bóg stworzył, żeby on robił coś na jego wzór. Ja cały czas staram się to młodzieży w szkole przez te 40 lat pracy pedagogicznej powtarzać, żebyście nie byli tylko wyrobnikami sztuki. Wy macie być twórcami, wy macie być autentycznymi kreatorami tego, co robicie. Ważna jest historia, ważna jest tradycja, ale to wy nadajecie temu światu kierunek. My jesteśmy już troszeczkę po tej drugiej stronie, gdzie mamy bardzo duże doświadczenie, możemy wam przekazać jako pedagodzy coś, do czego wy macie dojść, ale musicie słuchać. Bo jeżeli będziecie traktować zawód lutnika, czy jakikolwiek inny zawód artystyczny, jako środek do zarabiania pieniędzy, to są o wiele bardziej skuteczne metody, ale uważam, że mniej przyjemne. Oby to trwało, żeby się czasy zmieniły troszeczkę, żeby przestała nie panować pandemia koronawirusa, żeby przestała pandemia chińskich instrumentów, które zalewają świat i mamią niskimi cenami, tak jak ja to nazywam, to są tylko przyrządy, nie narzędzia do grania, tylko przyrządy do grania. To nie są instrumenty, to są przedmioty, które wydają jakiś dźwięk, no ale prawa rynku są nieubłagalne. Ale na szczęście jest zainteresowanie różnymi instrumentami mistrzowskimi. Ludzie kupują te instrumenty, a najbardziej miłe jest to, że ludzie przychodzą i chcą nawet pooglądać. Czy my możemy, proszę Pana, pooglądać? Możecie, to nic nie kosztuje. No. To jest. A miło jest, jeżeli przychodzą ludzie, którzy są muzykami, czy historykami sztuki, czy związanymi z innymi dziedzinami sztuki i się pytają o rzeczy takie, które właśnie nie są pytaniami komercyjnymi, jak Pan długo to robi i za ile Pan to sprzedaje, tylko jak Pan dochodzi do takiego czy innego efektu. Sporo kontaktu mam z malarzami i z rzeźbiarzami, z którymi dyskusje są naprawdę bardzo twórcze, z pierwszymi malarzami, jak wy dochodzicie do tych laserunków, bo my byśmy też chcieli czasem coś takiego zastosować, a z rzeźbiarzami, no jak analizują formę i samemu czasem ciężko byłoby się spodziewać, jak oni, że to widzą zupełnie, widzą to jako rzeźbę. Nie jako instrument, tylko jako rzeźbę, że jak to przechodzi jedno w drugie, że te sklepiamy, to jest bardzo skomplikowana forma, chociaż tak bardzo prosto wygląda. Ale mam tą przyjemność, mam to szczęście pracować z wybitnymi właśnie rzeźbiarzami, z wybitnymi malarzami, z wybitnymi projektantami, tak zwanymi dzisiaj designerami, nie lubię tego słowa, którzy właśnie też dzięki temu, że lutnictwo jest w szkole, patrzą na instrument zupełnie inaczej, ale nie tyle sugerują, co mogą również podpowiedzieć czy zwrócić uwagę, a spróbuj zrobić może w ten sposób, jakbyś tu do tego problemu podszedł z innej strony
i troszeczkę inaczej niż nakazuje tradycja. No ale tak to chyba będzie, że i po nas przyjdą nowi, którzy będą robić dalej, będzie ich to gryzło po nocach, jak to robić, co robić. Ja na szczęście mam w szkole następcę swojego, który przejmuje po mnie już ten cały lutniczy dorobek naszej szkoły. Godny następca tego naszego całego cyklu czy dorobku lutniczego od 1948 roku począwszy do dzisiaj. Jest to już troszeczkę czasu minęło. Osobą bezwzględnie, bezgranicznie nie tyle wierzącą, co ufającą lutnikowi były dwie panie właśnie. Pani profesor Dubiska i pani profesor Wiłkomilska, które jak przychodziły tutaj, przyjeżdżały do Zakopanego i zostawiały swoje instrumenty ojcu do korekty, to była nawet kiedyś taka sytuacja, jeden z kolegów się pyta, ale pani profesor, pani się nie boi takiego drogiego instrumentu zostawić tutaj przecież? Ach, nie zapomnę, jak dzisiaj profesor Wiłkomilska mówi, no ale przecież ja je zostawiam u pana Franciszka i u Staszka, no a gdzie by im miało być lepiej? My też, osoba była nie do końca związana z lutnictwem, więc nie czuła pewnych zależności i ręka Dubiska mówi, no Kotusiu, no przecież, no ale przecież jak, no przecież to, no przecież to, to są tu jak w domu, to pan Franciszek, on się teraz nimi zajmie, bo no niestety ja się muszę przyznać, ja jeszcze za mało o was dbam, wy jesteście zaniedbani. Tu zrobią z wami to, co lubicie. Będziecie znowu piękne, młode, błyszczące i kwitnące. I to jest ważne, że w praktyce tej, której ja już powiedzmy sobie 40 lat prowadzę, ojciec prowadził to dużo, dużo więcej, raz tylko klient nas spytał się, czy pan daje jakieś pokwitowanie za pozostawiony instrument. A ojciec takie oczy na niego zrobił, no ale proszę pana, pan nie jest szewca. No ale no nawet szewc daje na buty. Ojciec był w takim szoku, że nie wiedział w ogóle, o co chodzi, inny świat. Ja mówię, dobrze, to ja dam panu karteczkę, że pan numer skrzypce tu przywiesiłem szybciutko. No skrzypce były warte, powiedzmy sobie, na dzisiejsze czasy kilkaset złotych, więc to było nic wielkiego. No ale raz mieliśmy taką przygodę. A mieliśmy tu instrumenty o wielkiej, znacznej wartości, nie tylko finansowej, ale artystycznej. I nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, no ale niech pan mi da jakieś pokwitowanie.